Zmożony ruch samochodowy i niebezpieczne prędkości pojazdów to zagrożenie szczególnie dla dzieci, które codziennie idą tą drogą do szkoły. Już niedługo sytuacja ta ma się zmienić. Powstają progi zwalniające z racji wniosków, które napłynęły do nas od części rodziców od dyrektora zespołu szkół w Siewierzu, że taka potrzeba istnieje. Widzimy coraz więcej osób podwożących, dojeżdżających w okolice szkoły, gdzie podwożą swoje dzieci. Ruch na ulicy Piłsudskiego też zwiększa się, dlatego postanowiliśmy usytuować tam progi zwalniające w celu poprawy bezpieczeństwa dzieci wychodzących i dochodzących do szkoły. Progi zwalniające mają pojawić się na początku przyszłego miesiąca. Obecnie tematem zajmuje się Referat Gospodarki Komunalnej Lokalowej. Z moich informacji, które mamy, powinny pojawić się, już powinny zostać zamontowane w pierwszym tygodniu października, także... I to, to zadanie jest w trakcie realizacji. Zweryfikowane ma zostać także oznakowanie pionowe i poziomy w okolicach szkoły. Planowane jest również zwiększenie miejsc parkingowych. Mamy tutaj na, na, na uwadze, tak jak gdyby można powiedzieć, dwa warianty, jak zwiększyć. Jeden to wchodziłoby w grę przy inwestycji, którą planujemy rozbudowy bazy sportowej, tej zewnętrznej przy zespole szkół w Siewierzu. Wtedy tam liczymy, że uda nam się wygospodarować. Yy, Wiele miejsc parkingowych od ulicy Piaskowej. Ewentualnie drugi wariant to tutaj jeszcze zwiększenie liczby miejsc parkingowych przed budynkiem szkoły. Już od października na ulicy Piłsudskiego kierowcy będą musieli zdjąć nogę z gazu. Nie mogą jednak tracić czujności, która w takich miejscach jest wyjątkowo ważna. Katarzyna Całka i się Siewierz.